znanych secesyjnych kamieni w Zielonej Górze, na starych pocztówkach z XIX i XX wieku, ta kamienica jest najczęściej, ponieważ tędy tak zwaną ulicą Długą, będącą jedną z najkrótszych w mieście, wyjeżdżał tramwaj i jechał w kierunku Cieplic. Tutaj nawet, na początku XX wieku, raz przejechał samochód. To był taki hit, że opisano sytuację w gazecie. Nie jak dzisiaj jeżdżą w lepszym albo gorszym stanie, to w Wielkiej Górze nie było auta w tym czasie. Więc jak przejechał samochód, to była informacja w gazetach. Tego i tego dnia o tej godzinie przejechał samochód. Wewnątrz samochodu byli mężczyźni, na głowach mieli kapelusze. To jest informacja. To trochę taka informacja, jak teraz short na YouTubie albo TikTok, taki szybki, przejechał auto. To wtedy to było w gazecie.